Dzień dobry! Hejka! Witamy Was serdecznie w dzisiejszym odcinku naszego mega profesjonalnego podcastu od poniedziałku. Tak. Przed Wami Monika Ciesielska, magister dietetyki. Marta mnie przedstawia zupełnie nie z tej strony, która będzie potrzebna w dzisiejszym odcinku, ale może mam jakiś inny pomysł, którego to nie skonsultowała. Zaskocz mnie. Nie zaskoczę Cię, bo dzisiaj porozmawiamy w ogóle nie o dietetyce. Tak. Tylko o czymś, co uwielbiam i co zawsze mi podnosi ciśnienie, czyli o złotych radach. Kawa akurat mi nie podnosi w ogóle ciśnienia. W ogóle. Już taką będę robiła. Taką będę robiła. A nie ja. Łukasz, czy ty to widzisz? Tak sobie przyczepię tutaj ręce. W ogóle robiłam sobie kiedyś testy genetyczne. Tak. No i ze krwi tam wyszło. I wyszło mi, że jestem odporna na kofeinę. Z tym takim twardzielem. Ale faktycznie tak jest. W zależności, są osoby, które w różny sposób metabolizują kofeinę, to chyba zależy od... Dobra, nie będę czegoś w szczegóły. Zależy. Nie będę wchodzić w szczegóły. I stąd się biorą osoby, które mogą na przykład wypić kawę od razu przed pójściem spać i nie ma żadnego tak, problemu. I są takie, które wypiją ją o 12, idą spać i o drugiej 12. I ja tak mam. I jedyne, co mi kawa daje, oprócz pobudzenia, no to takie właśnie palpitacje serca. Jest taki moment, kiedy chcesz się spać i jesteś zestresowany, więc pijesz kawę i potem wypijesz kawę i dalej jesteś zestresowany. Jestem bohaterką tego mema. Tak, nie, dla mnie kawa w ogóle nie działa. Ja mogę wypić naprawdę mnóstwo... A wiesz, co jeszcze nie działa? Złote rady. A, sprytne. Wracamy na tory i odpowiedni temat tego podcastu. Ten podcast powinien się nazywać Didaskalia, tekst poboczny. Tak. W każdym razie, dzisiaj miało być o złotych radach, bo jest ich mnóstwo, każdy z nas je słyszał. Mnie na przykład naprawdę denerwują i oczywiście tutaj, wiadomo, mocniej niż kawa, no bo oczywiście kawa nie działa. Oczywiście tutaj taki dupochron, że... Intencje często w tych radach są dobre, tak. Nikt nie ma niczego złego na myśli, ale wydaje mi się, że czasami właśnie mówiąc coś, nie zdajemy sobie sprawy z tego, że to nie pomaga, nie działa. Tak. I ja tutaj mogę pierwsza sama w siebie uderzyć kamieniem, bo kiedyś właśnie, jak rozmawiałam z bliską mi osobą, która przez dłuższy czas nie mogła zajść w ciążę, to też rzuciłam tym takim sztampowym, a może się za bardzo nakręcacie. I teraz, kiedy to dotyczy mnie i Łukasza od jakiegoś tam czasu i słyszę to, kiedy się za bardzo nakręcacie, to sobie myślę, kurwa, jak tu się nie nakręcać, jeżeli jesteś co najmniej raz w tygodniu u lekarza, co cykl jest ten roller coaster, czy będzie owulacja, czy nie będzie, jak pęknie pęcherzyk i po prostu tutaj zastrzyk, o tej godzinie leki. Non stop, to zajmuje, nie wiem, 20% mojej przestrzeni umysłowej i to nie dlatego, że ja się nakręcam, tylko dlatego, że to zajmuje tyle czasu. Tak, że musisz jakieś rzeczy zrobić. Tak, to kosztuje pieniądze, to kosztuje czas, trzeba chodzić na te konsultacje i się tam po prostu stawiać i angażować w to wszystko, więc nie sposób się nie nakręcać, co po pierwsze, w stosunku do czegoś, co po pierwsze jest dla kogoś ważne, a po drugie jest tak istotną częścią codzienności, tak? Ale właśnie też przez to, że problemy z zajściem w ciążę są moim zdaniem niesłusznie tabu, no to ludzie nie wiedzą o tym, jak bardzo skomplikowana może być ta ścieżka leczenia i ile za tym rzeczy może stać. I kiedy ja sobie myślę, kiedy właśnie słyszę, nie nakręcaj się, no to poproszę instrukcję obsługi do nie nakręcania się w tej sytuacji, bo wszystkie osoby, które z nami, z którymi miałam okazję rozmawiać, które się mierzyły z podobnym problemem, w mniejszym lub większym stopniu na niektórych etapach były nakręcone, bo po prostu ileż można, tak? No bo się też nie da inaczej, skoro zajmuje ci to jakąś część czasu, musisz coś zrobić. I to trwa czasami latami, tak? W kółko się to kręci, no to staje się to dużą częścią codzienności. I nie da się po prostu do tego zdystansować. Oczywiście, warto próbować, nie ma co, nie wiem, snuć jakichś wizji, nastawiać się, że albo na pewno ta ciąża będzie, albo jej na pewno nie będzie i dramatyzować, ale uważam, że jest praktycznie niemożliwym, żeby się nie nakręcać i nie przejmować na każdym etapie tego przedsięwzięcia. A sama tak kiedyś mówiłam, bo mi się wydawało w najlepszej wierze, tak? Że... Tak, nie chciałaś przecież nic złego, tak. Tylko po prostu... A teraz sobie myślę, no musiała ją kurwić, to co powiedziałam. Z takich rad, które są bardzo podobne, to ja bardzo często słyszę, nie stresuj się. I to jest od takie, razu przestajesz, tak, nie? Dobra, spoko, okej, okay, dzięki, że powiedziałeś. A nie, faktycznie, miałam się nie stresować. Super, dzięki, po prostu to jest dla mnie najgorsza możliwa rada i wiem, że te osoby też nie chcą nic złego, no bo w sumie co mają powiedzieć, ale chyba czasami bym wolała, żeby ta osoba, nie wiem, zwróciła uwagę na jakiś pozytyw albo nawet odwróciła uwagę, niż wiesz, to nie stresuj się jest takie wkurzające, bo często to nie wychodzi nawet z tego, że właśnie się nakręcasz,
tylko nawet swojego ciała. Ja miałam takie momenty w swoim życiu, na szczęście już odpukać od dłuższego czasu nie mam, że moje ciało się samo stresowało. Siedziałam takie na przykład... Takie nerwokule. Tak, i po prostu nagle mi zaczynały, wiecie, pocić się ręce, drżeć, serce zaczęło mi walić i czułam mega stres, mimo tego, że na przykład powód do stresu był tydzień wcześniej. Mhm. Nie, tak jakby dopiero odreagowywałam to wszystko i ciężko było mi się uspokoić i wtedy słyszę... Kiedy słyszę coś wtedy takiego jak nie stresuj się, no to dzięki. To dzięki nie pomaga. Już przeszło, przeszło, naprawdę przeszło, nie? I bardzo podobnie jest z nie bój się. A no tak, przecież strach od razu sobie idzie, jak tak, myślę o tym, że mam się nie bać. Albo nie panikuj, też właśnie to jest coś, co czasami wydaje się dobrą reakcją, jeżeli osoba jest w ataku paniki, w napadzie, w jakichś tam stanach lękowych, a to totalnie nie działa, bo to tylko jeszcze bardziej uświadamia tej osobie, że to jest coś nie tak, rozumiecie, że to, tak. Nie, to robisz źle, że panikujesz i kiedy próbujesz się z tym walczyć, a naprawdę na to nie ma wpływu, no to jest jeszcze gorzej, tak, bo nadajemy temu coraz większy ładunek emocjonalny i właśnie następuje jeszcze większa panika w związku z tym, że panikujesz, tak? Tak. Na przykład, czego się boisz? No tego, że się będę jeszcze bardziej bała niż teraz się boję, tak? Na przykład pamiętam z mojej przeszłości, że miałam bardzo silny lęk przed tym, że będę miała jakąś poważną chorobę psychiczną. Taki też, no, nieracjonalny lęk, z którym niewiele można zrobić. No i ktoś mi powie, nie bój się, no to ja, to co, nagle przestałam? No nie, bo to było potrzebne dużo więcej czasu pracy na zapleczu właśnie tam z terapeutą i tak dalej, żeby rozpracować te źródła lęków, ale wydaje mi się, że takie rzucenie sobie, nie bój się, to. Tak, gdyż tak jak to mówiłyśmy na początku, też wierzę, że to jest zrobione w dobrych intencjach. Tak. Ludzie chcą pomóc, nie wiedzą do końca co zrobić, ale ja już się nauczyłam po sobie, że to, co nam się wydaje, że powinniśmy powiedzieć, nie zawsze jest tym odpowiednim rozwiązaniem. I taką reakcją, którą ja bardzo często zauważam, jest coś takiego, że ktoś ci się zwierza i chcesz się z nim utożsamić i mu pokazać, że rozumiesz ten problem, więc mówisz w stylu, wiem, ja też tak mam i zaczynasz opowiadać o sobie. Mhm. I to jest przekierowanie uwagi na... I to jest coś, co ja też często robiłam i co czasami mi się też zdarza, za każdym razem jak się łapię, to staram się poprawić. Ale to jest przekierowanie uwagi na ciebie znowu, zamiast wysłuchanie tej osoby. Co może być bardzo krzywdzące, na przykład ta osoba ma ochotę po prostu się tylko wygadać. Mhm. Wiem, że to ma być na zasadzie, hej, mamy wspólny kontakt, ja czuję to samo co ty i tak dalej, wiem jak się czułaś. Plus ja tu widzę jeszcze jedno niebezpieczeństwo. Tak naprawdę nie wiemy, czy czujemy się dokładnie tak samo jak ta druga osoba. To może tak naprawdę ktoś ma inną odporność psychiczną i na taką samą sytuację zareagowałby w inny sposób, może mniej destrukcyjny dla siebie, ale to znowu, co robi? Wpędza tego rozmówcy w poczucie winy, tak? Że nie potrafi się tak szybko ogarnąć i tak szybko z czymś uporać. I co jest, ja bardzo w naszym kontakcie cenię, to czasami mówimy, tak, bo chcę się tylko wygadać. Albo jak jest pytanie, co mam zrobić, no to jest pytanie, co mam zrobić. Albo kiedy, nie wiem, któraś się zwierzę, no to pada pytanie, jak mogę ci pomóc, co mogę dla ciebie teraz zrobić, jak się z tym czujesz, takie raczej, żeby zapytać, co ten rozmówca chce tak naprawdę od nas uzyskać. Tak, bo czasami po prostu chcesz się wygadać i to wystarczy. Tak, też mi się tak wydaje. I właśnie ta postawa taka nieoceniająca jest bardzo, bardzo tak, fajna. Tak, i właśnie chcesz pogadać o sobie, a nie słuchać o tym, że ktoś też tak miał i jego całą historię, bo często to jest naprawdę przekierowanie już kompletne na tą drugą osobę. Plus, może też się trzeba liczyć z tym, że w momencie zwierzania to może być coś dużego dla tej osoby, która już się zdecydowała przełamać i powiedzieć. Tak, tak. No i w końcu gaśnie, tak? Jeżeli zostanie zalana reakcją drugiej strony. Tak, ja się zawsze staram albo wysłuchać, albo są momenty, kiedy nie wiesz, co masz powiedzieć, bo na przykład nie masz rady i ja wtedy też piszę czy tobie często, że nie wiem, co mam ci powiedzieć, ale jakbyś coś potrzebować, no to mów. Tak. No bo czasami nie ma tej rady i myślę, że takie silenie się na wymyślanie na siłę rad, to ja tego strasznie nie lubię też, bo często to rady są z dupy w ogóle. Tak, poza tym nikt nie lubi rad, o które nie prosi. Tak. Teraz sobie pomyślałam, że cały nasz podcast jest o dawaniu wam rad, o które nie prosicie. Ale słuchajcie tego na własną odpowiedzialność. My to nagrywamy, żeby mieć więcej pretekstów do rozmów, okej? Tak. Miejmy to za sobą, przyznałyśmy się. Ale to, co ty powiedziałaś, mi się teraz skojarzyło z sytuacją, którą czasami widzę na grupach, mojej czy twojej. Wydaje mi się, że to też jest nieskuteczne, mimo dobrych chęci. Tak. Jeżeli ktoś mówi na przykład, przed okresem mam straszne zachcianki na słodycze, co mam zrobić? I padają takie odpowiedzi. Przecież to jest proste, wystarczy nie mieć zachcianek na słodycze, wystarczy sobie postanowić, wystarczy trochę siły, silnej woli i tak dalej. Dla niektórych osób właśnie na tym polega problem, że nie wystarczy. I te najprostsze rady, które sprawdzają się na przykład u większości osób, dla nich są nieskuteczne, bo na przykład przyczyna problemu leży gdzieś głębiej. A znowu tak podkreślając, że coś jest dla was proste albo łatwo przyszło,
i w zasadzie na ten poważny problem dla tej osoby, bo zobaczcie, zanim już się przyzna do tego problemu, najpierw przed sobą, pewnie ją to boli, musi to napisać na forum, no myślę, że też jest jakaś tam walka wewnętrzna, zanim się przyzna i dostaje takie, twój problem to nie jest problem. Tak. No to w jaki sposób to ma pomóc? Albo też takie właśnie czasami oceniające postawy, że no po prostu robi idiotę z rozmówcy, tak? I atakuje, że no to co, ty nie wiesz, że to działa w ten i w ten sposób? To też nikogo się nie przekona do zmiany zdania, jeżeli się go będzie atakowało. Tak, ja też myślę, że właśnie w przypadku tym, co mówisz, często też jest tak, że kiedy już mówimy o tym problemie i wiesz, nie wiem, nie radzę sobie właśnie z jedzeniem słodyczy, a propos, nie radzę sobie z jedzeniem słodyczy, wiesz, i ktoś ci odpowiada, no przecież wystarczy nie jeść, musisz po prostu mieć silną wolę i od razu taką moją reakcją jest, czyli nie mam silnej woli, jestem super czyli słaba, to nie jest dla mnie. Wszyscy sobie radzą. Tak. Tylko ja sobie z tym nie radzę, nie? Wiesz. A w ogóle tak nie jest, bo prawda jest taka, że znacznie więcej jest tych osób, które też mają ten problem, ale na przykład widząc ten komentarz, nie przyznają się, bo znowu czują się zawstydzone. Tak, bo wyjdą na słabe, gorsze, że im się nie chce, że coś tam. Ale uważam, że akurat nasze grupy to jest naprawdę taka bezpieczna przystań feed internetu i jest naprawdę fajna atmosfera i nawet jeżeli się zdarzy ktoś, kto trochę nie nadaje na tych samych falach, to dziewczyny od razu same w ogóle rozwiązują temat. Tak, to jest prawda. Ale to też prowadzi właśnie do tego, o czym też zaczęłaś mówić, czyli o tych niechcianych radach. Mhm. A na przykład ktoś, ja miałam taką sytuację, że ktoś pokazał racuchy takie, wiecie, prawilne, na tłuszczu i tak dalej, no i że czy nie wiesz, że to jest niezdrowe? Wiesz, takie... Ale nikt nie pytał o to, dokładnie, nie było pytania, tak, po prostu czy to jest... pokazałam, że sobie jem racuchy i że mój pomysł na racuchy jest taki i taki. I znowu, możemy doprowadzić do sytuacji, w której taki daleko idący wniosek z tego, co mówimy, to najlepiej nic nie mówić i się w ogóle nigdzie nie udzielać. No nie, raczej po prostu zgłaszam tutaj takie swoje obserwacje na temat tego, jak się komunikować z ludźmi, jeżeli naprawdę chcemy im pomóc. Bo jeżeli celem jest rozwiązanie czyjegoś problemu, to raczej nie tędy droga. I teraz mi się nasunęła jeszcze kolejna rzecz, której to ja z kolei osobiście nie lubię. Będzie dobrze. Chociaż lubię takie nagranie. Jest będzie na YouTube, dobrze. Takie, będzie dobrze. Wiesz, które to jest? Wiem, ona ma taki jest. Obłęd w oczach. Tak. Takie, będzie dobrze. Puszczałyśmy to sobie przed egzaminami na studiach. I te rady na mnie działały, bo mnie po prostu rozbawiały. Ale ogólnie, jeżeli ktoś się mierzy z jakimś problemem, na różnych etapach tego starcia z problemem, może się okazać, że po pierwsze... On nie wierzy w to, że będzie dobrze, a po drugie, bo kwestia wiary, no to niech sobie każdy wierzy w co chce, może się okazać, że jednak nie będzie dobrze. Bo jeżeli ktoś ma, nie wiem, przerzuty na aortę i wszystkie narządy, to pocieszanie, nie martw się, wszystko się ułoży i będzie dobrze. W ogóle teraz jak myślałam, że nie mam z tym problemu, ale jak zaczęłaś o tym mówić, to przypomniałam sobie wszystkie te sytuacje, gdzie tam jakoś się źle czułam i właśnie usłyszałam takie, będzie dobrze, to jest takie... Będzie dobrze. Wiem, że ta osoba chce okej, ale to jest takie gaszenie właśnie. Może ktoś się chce po prostu wygadać i potem będzie dobrze już, nawet mi przynajmniej jest głupio potem dalej pisać. Czasami tak. Wiesz, że nie wiem, mam zły dzień w ogóle i wszystko jest do dupy i tak dalej i ktoś mi napisze, będzie dobrze, to już mi jest głupio pisać dalej, no bo wiesz, będę negatywną osobą. A ja mam po prostu tak, że patrzę na jakby... Ja zawsze wszystko oceniam przez pryzmat prawdopodobieństwa. Oczywiście oprócz sytuacji, kiedy totalnie roznaczam jakieś najczarniejsze scenariusze i się gdzieś nakręcę. I czasami po prostu jest tak, że jest większa szansa, że będzie źle. Po prostu, że jest bardziej prawdopodobne to, że będzie źle. I w takiej sytuacji, jeżeli macie świadomość tych zagrożeń, to jest takie pocieszenie. Myślę, że znowu, okej, to może być miłe i może być wspierające, ale czy skuteczne? Nie bardzo. No, ale muszę przyznać, że Monika jest jedną właśnie z niewielu osób, które rzeczywiście rozważa coś pod kątem, czy prawdopodobnie to może być dobre, czy złe. I jak miałam wątpliwości ze swoim e-bookiem, to też nie dostałam odpowiedzi, będzie dobrze, wszystko jest super, tylko a jakie masz wątpliwości? I zaczęłyśmy analizować po kolei, czy rzeczywiście jest się czego bać. I myślę, że to jest super w ogóle podejście, bo też uspokaja tą drugą osobę i pokazuje... inną perspektywę poza takim zwykłym pocieszaniem. Poza tym przecież tylko można w ten sposób dojść do czegoś, co naprawdę jest do dopieszczenia. Wiesz, tak. Możemy w ten sposób znaleźć sposób na to, żeby coś udoskonalić, poprawić. To jest zresztą powód, dla którego ten e-book nadal nie został wydany i nie będę tutaj udzielać ci złotych rad, o które już mnie idzie nie do korekty. To dobrze. Już idzie do korekty. Już jest wszystko, płynę falą. Już. Teraz mnie to wali, bo jestem na fali. Tak. Ale jeśli chodzi o właśnie udzielanie rad, o które się nie prosi, to ja bardzo często je dostaję. Mhm. Jako osoba, która po prostu działa jakoś, no zresztą ty też to pewnie to wiesz, ale mówię o czymś i na przykład dostaję rady,
Twoje włosy, o to jest bardzo często w tym zasadzie, twoje włosy chcą się kręcić. Zrób coś z tym. I wysyłają mi dziewczyny linki, ja wiem, że one to robią w dobrej wierze. Ale uwierzcie mi, ja naprawdę nie chcę, żeby te włosy się kręciły. Naprawdę, jak Boga kocham, uwielbiam, jak moje włosy są proste, jak druty. I nawet jakby one chciały się kręcić, to ja mam gdzieś, co one chcą. A propos, chciałabym zadać pytanie. Są na mojej głowie. Jeżeli jest ktoś, kto stosuje keratynowe prostowanie włosów i czy to działa, mi napiszcie na YouTubie. Bo jak tak, to ja też bym sobie chętnie zrobiła te druty na stałe. Jeżeli jest taka metoda, to jest rada, o którą was bardzo dzisiaj proszę. Poradźcie mi, co zrobić, żeby mieć proste włosy bez prostowania. Ponoć tak. Są takie metody, ale są, nie wiem. Moja koleżanka robiła te keratynowe prostowanie, rzeczywiście miała proste. Miała proste? Miała proste, no. To dajcie znać w komentarzach i tutaj sobie pogadamy. Ogólnie możecie też dać znać w komentarzach, jakie wy miałyście sytuacje, w których rady, które ktoś dawał z prawdopodobnie dobrą intencją, tak naprawdę nie spełniły swojego zadania, bo myślę, że my się możemy bardzo dużo od siebie nawzajem nauczyć. Tak. Bo tak jak mówiłam na początku, nie miałam pojęcia, że udzielam złej rady tak, na przykład tej dziewczynie w ciąży. Ten odcinek nie jest o tym, żeby wam wytykać i sobie i wszystkim, że to, co robicie, jest złe, nie powinniście tak pocieszać ludzi, tylko bardziej może nawet uświadamiać sobie i patrzeć na to z innej perspektywy, bo często jest też tak, że ta osoba, której powiecie, będzie dobrze, nie stresuj się. Ona wam nie powie, że to jest do dupy rada, bo nie chce was urazić i też wie, że to jest w dobrych intencjach, ale może warto się tego nauczyć, żeby być lepszym przyjacielem, tak, lepszym partnerem, lepszym członkiem rodziny i tak dalej. Uważam, że ja sobie ważne. Też mogę zarzucić właśnie coś, czego się nauczyłam dopiero z biegiem czasu. Ja jestem nastawiona na rozwiązania. Zawsze. Ja mam taki charakter, że jeżeli jest problem, to ja szukam rozwiązania, a właśnie czasami to, co ty powiedziałaś, Marta, ktoś się dzieli ze mną problemem tylko po to, żeby to z siebie wyrzucić, a ja od razu chciałam działać. Chcesz działać, już plan rozpisujesz, co możecie zrobić. Dosłownie, naprawdę, no. miałam kiedyś taką relację, no i to w ogóle nie zdało egzaminu na dłuższą metę, tak, bo ja się złościłam, że ktoś nie chce z moich rad korzystać, a ta osoba się złościła, że ja te rady udzielam tak. I w ogóle wyszło z tego wszystkiego zupełnie jakiś... Pomyłka z tego wyszła, mimo że nikt tutaj nie miał dobrych intencji, ale właśnie złych no... intencji. Tak, nie. O nie, może się wydało teraz. Moja podświadomość przemówiła. Tak. Nie no, nikt nie miał złych intencji, a no wyszło ciulowo, no bywa tak, no. Żyćko, trudno. Żyćko. Tak sprawdzę jeszcze moją listę złotych sprawdź, rad. Bo wiem, to jest rada właśnie z odchudzania. Przecież wystarczy jeść mniej, żeby schudnąć. Oj, tak. A przecież tak naprawdę czasami... Starczy się ruszyć. Po pierwsze, nie wiesz, ile ktoś je. Po drugie, nie wiesz, ile ktoś się rusza. Nie wiesz, czy na przykład, nie wiem, nie ucięło mu dwóch nóg w zeszłym miesiącu i może mówisz, że ruszaj się więcej teraz. Po prostu rzucanie takimi radami bez znajomości sytuacji znowu jest nieskuteczne, tak? I jeżeli ktoś was pyta o radę, to dobrze jest zapytać tej osoby, a co jest twoją największą przeszkodą na ten moment? I to też skłania do tego, że zobaczcie, taki problem, który się wydaje dla osoby ogromny, no bo nie mogę schudnąć, to jest problem kobyła, tak? No, to jest duży A co problem. Jest największą przeszkodą? No to się musi zastanowić, co w jej życiu najbardziej jej utrudnia odchudzanie i już ma chociaż, to jest już krok do rozwiązania problemu, tak? Zidentyfikowanie źródła. I to mogłoby bardziej pomóc niż jedz mniej i więcej się ruszaj, bo to znowu wprawia tą osobę w zakłopotanie, że no to jest takie proste, a ja jestem taka słaba, że nie potrafię temu sprostać. Tak, totalnie się z tym zgadzam i tak właśnie jak sobie myślałam jeszcze o takich złotych radach i innych rzeczach, które jakoś mnie tam denerwują w relacjach międzyludzkich, bo w sumie na tym polega chyba ten odcinek, to przypomniało mi się, że jest taki typ ludzi, który cię a propos zwierzania się zarzuca wszystkimi negatywnymi rzeczami. Ja miałam kilka takich osób w życiu i po prostu czułam się po tym okropnie, bo to było tak, że był telefon. Hej, co u ciebie? Ja zdążyłam powiedzieć dwa zdania. A, to zdanie. W ogóle nie chodziło o to, co u ciebie. Tak, nie chodziło w ogóle o to, co u mnie i był... A u mnie? I jazda. Same negatywne rzeczy, negatywne. I ta osoba często robiła coś takiego, że po prostu wygadała się, wyrzuciła wszystkie takie bardzo negatywne rzeczy. Okej, okay, muszę kończyć, pa. I zostawiała mnie z tym takim zlewem, co psychicznie jest dość obciążające mimo wszystko. Nawet jeśli to nie są twoje problemy, no to jednak ktoś ci to zrzuca i myślę, że też warto o tym pomyśleć. Ja też staram się jakoś dozować też jakieś swoje niezadowolenia, o których mówię. Czasami aż za bardzo. I muszę tak drążę i później pęka, nie?
Tak, ale czasami, no wiadomo, przesada po prostu w dwie strony jest. Nie o to chodzi, że macie się nie zwierzać, ale też warto było po takim zwierzaniu się może zapytać tej drugiej osoby, co u niej. A no, o i to pamiętasz, mi bardziej chodzi. Kiedyś, o takiej wzajemności. To chyba było z rok temu, nie pamiętam dokładnie kiedy, ale że my czujemy ulgę, jak mówimy szczerze o swoich problemach, bo wtedy właśnie nie ma tego takiego poczucia, że jestem jedyną osobą na świecie, która się przejmuje takimi rzeczami. Nie? Tylko się okazuje... Okej, jest nas co najmniej dwie, już mi jest raźniej. Tak. A z takich rad złotych, które też nie działają, to jest rada z takiej kategorii bełkołcz. Ogranicza nas tylko wyobraźnia, niebo jest limitem i tak dalej. Ja uważam, że ogranicza nas czasami budżet, sytuacja materialna, sytuacja rodzinna, sytuacja zawodowa, czasowa. To, że się urodziłeś w Afryce i mamy całe mnóstwo różnych przywilejów, niektórych nie mamy i nie ma czegoś takiego jak równy start. Oczywiście... Jeżeli ktoś ma ogromne pokłady samodyscypliny, motywacji, pomysł na siebie, energii do działania i sprzyja mu wiele różnych okoliczności, to niezależnie od tego, jaki był moment startu, dojdzie tam, gdzie sobie postanowi. Ale nie uważam, żeby wyobraźnia była jedynym ograniczeniem, z którym trzeba się w życiu zmierzyć. I to znowu jest takie gadanie, co z tego może wyniknąć. No nie wiem, że sobie pofantazuję bardziej odważnie, ale później i tak się trzeba zmierzyć z tym wszystkim w rzeczywistości, tak? I ta konfrontacja może być strasznie bolesna. I to chyba jest też taka puenta tego, że kiedy my próbujemy rozwiązać czyjeś poważne problemy złotą radą, która brzmi bardzo łatwo, to dochodzi do zderzenia z rzeczywistością, które jest bolesne, bo okazuje się, że te proste rady nie działają i że będzie potrzebne znacznie więcej zaangażowania, żeby to wszystko rozwiązać. Dokładnie. Kropka. Tak? Czy wielokropek? Myślę, że kropka. Ja też tak myślę. Ale jestem bardzo ciekawa, żebyście ostatnią kropkę postawili wy, nasi słuchacze, tak. I na YouTubie podzielili się z nami takimi złotymi radami, które na was kiedyś nie zadziałały, albo których wy kiedyś udzieliliście, a dzisiaj wiecie, że to raczej nie była najlepsza rada. Albo takie zachowania, które właśnie was irytują, albo właśnie w żaden sposób nie pomagają. Myślę, że to będzie fajna skarbnica wiedzy dla wszystkich, żebyśmy się czegoś nauczyli. I myślę, to, co jest też ważne, żeby właśnie zagryźć zęby i pogodzić się z tym, że my też udzielamy złych rad. Tak. Że mówimy, że będzie dobrze i czasami nie słuchamy. Albo czasami wiesz, z czego to wynika? Że się nie wie, co powiedzieć. Tak, ale chcesz powiedzieć cokolwiek i po prostu to, więc... Boże, jesteśmy wszyscy tacy biedni jako ludzie. Tacy te relacje wbrew pozorom wcale nie są takie łatwe i nie są takie naturalne, więc myślę, że warto się nad tym zastanowić, bo dzięki temu też zwiększacie potem ich jakość. I ja na przykład sobie bardzo chwalę tą szczerość z tobą. No. To jest mega oczyszczające po prostu, że się po prostu pisze to, co nawet jeśli czasami nie napisałabym komuś innemu, bo bym pomyślała sobie, że ktoś o mnie pomyśli, że jestem okropną osobą. Ale właśnie zobacz, to działa tylko wtedy, kiedy jest ta symetria, wzajemność tej relacji, tak? Bo narzekamy sobie na różne rzeczy i na przykład nie napisałabym nigdy takiego posta na Facebooku, bo wtedy właśnie by się dostało to. Doceń to, co masz i tak dalej. I kurde, można na co dzień doceniać to, co się ma. Ale i być wdzięczny. Ale nigdy nie doceniasz i cię wkurza to. I po prostu to. I nie masz ochoty być przepełniony wdzięcznością i opowiadać o tym, że po prostu jelonek o zachodzie słońca przebiegł przez ulicę i świat jest piękny, tylko że jest źle, no. Bo dzisiaj jest i mamy prawo. Tak. Więc czekamy na wasze komentarze. Tak. Zgromadźmy tutaj jakieś dobre rady dla rozwoju swoich relacji. Dobre rady, jak nie radzić źle innym. Tak, dobre rady, jak nie radzić źle innym. A na dzisiaj to już wszystko i życzymy wam miłego tygodnia. Hej! Pa, pa!